stawiają państwo na bezpartyjność, na taki, no, trochę, że tak powiem, odcinają się państwo od tych sporów, od tej partyjności między takiej, no, nazwała pani nawet rodzinnej tutaj czasami, przed chwilą, że nawet tak powiem. Ale Robert Malinowski też powiedział, że idzie z szerszym komitetem, że on też niejako, może nie odcina się, ale chce tworzyć jakieś szersze porozumienie ponadpartyjne. Janusz Zięcioł również niejako odciął się od partii, wystąpił z klubu. W tej chwili też mówi, że chce bezpartyjnie. No, wszyscy chcą bezpartyjni być. Andrzej Wiśniewski niby też startuje z konkretnego komitetu, ale w pewnym sensie powołuje się na to, że jest bezpartyjny, że może wstąpić do partii, a że to jest tylko komitet, który go popiera. No, czy nie trudno będzie się przebić z takim przesłaniem bezpartyjności w momencie, kiedy wszyscy mówią, że ta partia to jest, no, coś takiego strasznego? My od 2006 roku, układając naprawdę listy do Rady Miejskiej, mamy przeświadczenie o tym, że w bardzo naturalny sposób jednoczymy ludzi, którzy działają społecznie, ale nie działają w strukturach partyjnych. Jeśli się tak składa, to swoją aktywność wykazują na szczeblu krajowym bądź wojewódzkim. Dlatego my nie musimy przekonywać, że jest to komitet taki czy inny, ponieważ wystarczy sprawdzić, skąd się wywodzą kandydaci, czym się zajmują, jeśli w charakterze swojej codziennej pracy. I to jest bardzo oczywiste. Ja również należałam do partii. Cenię sobie tamte lata bardzo, z uwagi na to, że nauczyłam się pewnej dyscypliny. Ale kiedy zaczęto odchodzić od ideałów programowych, od ideałów społecznych, po prostu postanowiłam, że w Grudziądzu, i to jako pierwsza, złamałam szyld polityczny i zjednałam ludzi do wspólnej pracy na rzecz mieszkańców, na rzecz rozwoju miasta. Tak się składało, że dotąd mieszkańcy zawsze dawali większość głosów dla konkretnych partii. W ostatnich wyborach większości mieszkańcy, pojmując politykę, patrzyli na sondaże wyborcze, w których są tylko partie, nie ma komitetów lokalnych. No, w tej chwili to już się raczej mówi, że właśnie komitety lokalne, przynajmniej na tych najniższych strukturach, mogą czasami na niektórych miastach okazać się bardziej efektywne i bardziej takie, jeżeli chodzi o zdobywanie głosów, niż te partie, które często dla wielu się kojarzą negatywnie. Tak, przynależność partyjna, a potem to, co się wiąże z przynależnością, to jest zdobywanie władzy. Zdobywanie władzy i realizowanie tylko tego, co jest przypisane dla danego programu. Natychmiast określa się swoich przeciwników. Mówimy o opozycji. Komitet właśnie taki obywatelski, społeczny, nie jest skażony i skazany na bycie w opozycji. Można wiele zrobić. Dotąd pokazują nam na przykład osiągnięcia prezydentów wielu miast, którzy zawiesili swoją przynależność polityczną. I niektórzy też odchodzą, na przykład w Poznaniu, we Wrocławiu, i niejako się znowu już wbijają w tą partyjność. Ale ja chciałem jeszcze o coś jedno spytać tutaj na szczeblu naszym, takim bardziej regionalnym. Bo zakładam, że między panem tutaj Nogalem, panią, a panem Pokorą była ta, powiedzmy, no, taka wewnętrzna walka. Kto z was zostanie prezydentem? Kto z was, przepraszam, kandydatem na prezydenta? Co przeważyło, że akurat pani? Panowie podkreślali, że po prostu mam najdłuższe doświadczenie w pracy w samorządzie, w organie uchwałodawczym, czyli w Radzie Miejskiej, jako radna od 90. Także w zarządzie. Roku. Tak samo w organie wykonawczym pracowałam jako wiceprezydent. I podlegały mi bardzo poważne wydziały, które miały naprawdę duże znaczenie w organizowaniu życia społecznego, czyli cała sfera społeczna, edukacyjna, kultura, sport, turystyka, promocja miasta i także w
tych samych komisjach pracowałam przez 16 lat w Radzie Miejskiej i podparte to było moim doświadczeniem w pracy jako w Sejmie, tak, jako posłanka. Ja pracowałam właśnie nad wieloma ustawami, które wiązały się ze sferą społeczną, sferą edukacyjną. I dzisiaj tak naprawdę to jest podstawa funkcjonowania życia w mieście. Układanie pewnej strategii gospodarczej wiąże się po prostu ze znajomością ekonomii. Podkreślać należy również to, że wiele osób, które nawet nie mają przygotowania ekonomicznego, a funkcjonują w strukturach samorządowych, musiały się tego nauczyć. Musiały skończyć zarządzanie. Praktyka najważniejsza, tak? Praktyka, wyczucie jest najważniejsze, a przede wszystkim skromność, ponieważ nikt, kto... wyniosłam takie wartości z domu, że nie sztuką jest szastać pieniędzmi nie swoimi. Nie sztuką jest zaciągać kredyty, zadłużać się. To chyba już w tej chwili jest taka krytyka obecnego, nie? Nie. Ja myślę, że po prostu mieszkańcy dzisiaj zauważyli to, że wszystko, co jest w promocji, wszystko, co na początku jest określane, że wam dofinansujemy, damy, nie do końca może być dofinansowane, ponieważ jest jeden warunek, sposób realizacji, rzetelność, sumienność i po prostu odpowiedzialność za podejmowane inwestycje. Dzisiaj wiemy doskonale, że coraz biedniejsze społeczeństwo może pozwolić sobie na coraz mniej. I wiemy o tym, że chcielibyśmy bardzo dużo. Każdy łaknie po prostu... W którą stronę pani to mówi? Kieruje pani to do samorządu, do rządu, do tutaj lokalnych struktur, czy uogólnia to pani niejako, hamując zapędy i oczekiwania wyborców? Nie, ja podkreślam jedno. Musi być wspólna zgoda mieszkańców, co jest dla nas priorytetem. Tak jak w każdej rodzinie. Jeśli jest potrzeba kupienia samochodu i musimy wybrać, czy te pieniądze przeznaczamy na kształcenie córki, syna na studiach, na zapewnienie mu na przykład edukacji, tego co jest podstawą, co jest najważniejsze, to jest prosty wybór. Rezygnujemy z samochodu, inwestujemy w dziecko. I my musimy, pomimo tego, że pojawia się wiele szans na to, żeby skorzystać z dofinansowania, ze środków unijnych, musimy skonsultować z mieszkańcami, czego potrzebują najpierw. Jedni tutaj mówią właśnie, że na przykład obecny prezydent, no, tak jak z jego środowiska, że dużo było konsultacji, rozmów. Opozycja znowuż punktuje, że mało się konsultował, w ogóle się nie spotykał. No, dwa zupełnie rozbieżne bieguny. Kto ma rację? Ja myślę, że tak. Trochę po prostu doszło do takiego zachłyśnięcia się. Co dają, to bierzemy. I do tego układamy potrzeby w mieście. Nikt nie przeanalizował do końca, jakie będą konsekwencje inwestycji przebudowy torowiska. To najbardziej... Pani o skutki gospodarcze, tak? Tak, oczywiście. Nikt tego nie wziął pod uwagę. Ja nie mówię, czy zostało to zrobione z rozmysłem, czy też nie. Ponieważ być może zbyt krótki czas był na podejmowanie decyzji. Dziś pokazują się programy, do których szybko trzeba aplikować i przygotowywać dokumenty. A przygotowanie do wielkich inwestycji nie trwa kilka miesięcy, tylko znacznie dłużej. I zabrakło mi tego elementu przewidywalności. Czyli jednym słowem, no nie do końca, podoba się pani może nie sama inwestycja, ale harmonogram i sposób, w jaki to zostało zrobione. Tak jak podkreślamy, jeżeli już podejmujemy się wykonania jakiegoś zadania, to musimy być do samego końca bardzo odpowiedzialni. I jeśli okazuje się, że tak jak w każdej rodzinie, na coś nas nie stać i liczymy tylko i wyłącznie, że będziemy po prostu musieli być klientami banków, no to niestety po drodze może się
coś wydarzyć. Więc czasami warto jest zrezygnować z pewnych, jakbym powiedziała, cukierków, a przeznaczyć na chleb, na podstawę, na to, z czego żyją mieszkańcy. A jak pani będzie jako, powiedzmy, no taka jest pani kandydatem, więc zakładam, że chce pani zostać prezydentem, w jaki sposób pani by się komunikowała tutaj, no, z mieszkańcami? Co by pani zmieniła w tej komunikacji? Bo rozumiem, że chodzi pani tutaj o bezpośredni kontakt z wyborcą, który panią ewentualnie wybierze. Ja przez wszystkie swoje lata działalności społecznej stawiałam na bezpośredni kontakt z ludźmi. Kiedy pracowałam w urzędzie miejskim, nie ograniczałam się do przyjęć interesantów tylko i wyłącznie we wtorki. Ja przyjmowałam codziennie. Byłam wszędzie tam, gdzie był sygnał, że powinnam być, bądź zaproszenie, jakikolwiek telefon. Ja nie wymagam honorów, zaszczytów. Im wyższe funkcje pełni się w życiu, tym trzeba być bardziej skromnym, bardziej otwartym. Trzeba odłożyć wszelkie swoje na przykład plany i poświęcić się tej pracy społecznej. Mieszkańcy, bez względu na wykształcenie, naprawdę czują potrzeby tego miasta. Są różne, ale w wielu przypadkach są zbieżne. I jeśli my będziemy rozmawiali i podejmiemy wspólnie, przecież konsultacje społeczne to podstawa społeczeństwa obywatelskiego. Dziś ludzie pokazują, że potrafią się zjednoczyć dla wspólnych działań w danym obszarze. I wie pani, jak to w Grudziądzu ciężko jest z tymi konsultacjami. No, są spotkania, przychodzi 20 członków partyjnych, 5 osób z regionu. Chyba że jest jakaś kłótnia, jakaś afera, no wtedy się zbiera trochę więcej ludzi. Ludzie tylko mobilizują afery, nie mobilizuje takie... Chociaż te projekty tutaj ostatnio w ramach tych społecznych działań, no jednak trochę ludzi głosowało. Ja wiem o tym. To jest początek właśnie takich inicjatyw. W to, co dobre i takie szczere w intencji, mieszkańcy to wyczuwają i ludzie się w to zaangażują. Ale jeśli z góry na przykład mają przyjść i słuchać tylko i wyłącznie racji z góry ustalonych, to po prostu unikają takich spotkań. I wiemy o tym doskonale, że na przykład musiało gdzieś w jakimś momencie nastąpić zrażenie, tak? I dlatego jest ten dystans. Takie już ostatnie pytanie. Co zmieniłaby pani w komunikacji między radą a prezydentem, zakładając, że pani nim zostanie? Bo dużo się teraz zarzuca prezydentowi, że radni nie są samodzielni, że czasami postępują tak, jak prezydent im, powiedzmy, każe, że bardziej tu właśnie te partyjne zobowiązania mają większe znaczenie niż indywidualizm. Co pani jako prezydent by zmieniła w tej komunikacji? Jak przebudowała zarząd, rada, ten przepływ tutaj informacji, przepływ pomysłów? Ja zaproponuję wszystkim nowo wybranym radnym pewną umowę, że będziemy dopóty dyskutowali, dopóty się przekonywali i dopóki nie osiągniemy kompromisu, dopóki nie osiągniemy konsensusu. Dla mnie jest jedna rada, dla mnie jest... Każdy człowiek ma rację, jeśli ma szczere zamiary i chce działać dla dobra mieszkańców i dla dobra tego miasta. Nic innego nie jest w stanie mnie po prostu zatrzymać. Uważam, że ludzie w Radzie muszą z sobą współpracować, bo dziś szyldem partyjnym nie nakarmimy i swoją dyktaturą mieszkańców. Czyli już tak kończąc tutaj rozmowę, bezpartyjność ponad jakieś takie... Każdy może naprawdę realizować się w sposób polityczny, ale w miejscu, jakim jest Rada Miejska, będę dążyła do podejmowania wspólnych decyzji. Mamy przykłady samorządów, które nawet sesje prowadzą 3 dni. Tak długo? Aż osiągną. U nas radni są niecierpliwi czasem. Tak, ale ja jestem osobą cierpliwą, mam naprawdę wiele skromności i cenię sobie inicjatywy ludzi.